Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy z serialu Arabella, to zapraszam do oglądania. Arabella to serial telewizyjny dla dzieci i młodzieży, produkowany w latach 1978-1980 w Czechosłowacji, wyreżyserowany przez Wacława Worliczka. W następnych latach powstały kolejne produkcje opowiadające o dalszych losach bohaterów. W 1984 roku powstał film o nazwie Rumburak, w którym Jiří Labuš, wcielający się w rolę tytułową, powtarza swoją postać. Jednak w tym przypadku Rumburak jest przedstawiany jako zreformowany bohater i sympatyczna postać, a jego historia nie ma bezpośredniego związku z Arabellą. Film napisał Miloš Macurek, a reżyserował Wacław Worliczek. W 1990 roku powstał 26-odcinkowy serial telewizyjny Powrót Arabelli z kilkoma nowymi historiami i postaciami, ale nie zyskał takiej popularności jak oryginalna seria. Arabella z 1978 roku w sposób humorystyczny łączy dwa światy, świat baśniowy oraz realistyczny, świat ówczesnej socjalistycznej Czechosłowacji. Królewna Arabella, córka króla bajek, ucieka przed zemstą chytrego i zarozumiałego czarodzieja Rumburaka ze świata baśni do świata rzeczywistego. Spotyka tam Petra Majera i się w nim zakochuje. Serial został po raz pierwszy wyemitowany przez Telewizję Polską od stycznia do marca 1983 roku. Arabella zdobyła ogromną popularność. W latach 80. i początek 90. serial był często powtarzany przez TVP, średnio raz na 2 lata. Był on emitowany z polską wersją językową w postaci dubbingu. Program był emitowany także w innych krajach, takich jak Jugosławia, Bułgaria i Rumunia. Był również bardzo popularny w Niemczech Zachodnich, gdzie przemianowano go na Die Märchen Braut, podczas gdy w Niemczech Wschodnich był nadawany pod oryginalnym tytułem. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, by kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!